Dlaczego wyszedł ze szpitala, a potem zaraz do niego wrócił? Bo to trochę dziwne. Wyszedł na własną prośbę. I okazało się, że przedwcześnie, tak? Nie. To było od początku planowane. A, że wyjdzie i wróci zaraz do szpitala? Że wyjdzie, wróci, bo dzisiaj będzie postawiona jakaś diagnoza, więc już dzisiaj musiał być z powrotem. Czyli to, że wrócił tak szybko do szpitala, było zaplanowane wcześniej. Tak. I to jest tylko dolegliwość związana z nogą, żadna inna. Tak, z kolanem dokładnie. I będzie operacja? Tego nie wiem, a nawet gdybym wiedział, nie mam żadnego upoważnienia, żeby na ten temat mówić, ale chcę uspokoić wszystkich przyjaciół pana prezesa tutaj w Radiu Tok FM, żeby się nie niepokoili, jego zdrowie jest dobre. Nie jest to problem tego, czy chodzi o przyjacielską troskę, tylko Jarosław Kaczyński w tej chwili jest najważniejszą osobą w państwie de facto. Właśnie trzeba się zdecydować, czy jest szeregowym posłem, jak często pisze chyba Gazeta Wyborcza, czy jest najważniejszą osobą w państwie. Nie pamiętam, żeby Gazeta tak pisała, ale być może w każdym razie odgrywa ważną rolę i pytanie, czy jednak nie powinny się w przestrzeni publicznej pojawiać dość precyzyjne komunikaty, co się dzieje z prezesem. No ale co można bardziej precyzyjnie powiedzieć oprócz tego, co powiedziałem przed chwilą, że ma po prostu problem z kolanem, co zresztą widać na tych zdjęciach, które tabloidy z lubością publikują od kilku dni, że w związku z tym porusza się o kulach. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.